Hej, cześć, witajcie z tej strony Klocek. Dzisiaj zaprezentuję wam polibag o numerze katalogowym 30334. Jest tu taki podrod. Dobrze, teraz może sobie przejdźmy do unboxingu. Mamy instrukcję, jak te małe polibagi, oczywiście mała instrukcja. To nawet dużo tych elementów jak na polibaga. I może teraz sobie przejdźmy do speedbuilding. Tak właśnie wyglądał speedbuilding tego małego zestawu. Dostajemy tutaj dwa elementy zapasowe, takie małe groszki, jest to mało jak na polibaga. Kupiłem zestaw za 10 zł, myślę, że się opłacało i kupiłem go zwłaszcza dlatego, że odgrywa fajną rolę w serialu Legozaura. Naprawdę bardzo mi się podoba i kupna nie żałuję. Tak wygląda instrukcja. Jest to w formie plakatu, którego nie chce mi się otwierać. Jeśli chodzi o ocenę tego polibaga, spokojnie mógłbym mu dać 7 na 10. Zwłaszcza na jego prostotę, wykonaniu, minifigurkę, która jest naprawdę świetna. I oczywiście fajny grill, który jest pierwszy w mojej kolekcji. Tak, mam go pierwszy raz. Taka krótka recenzja, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie zostawić suba, lajka i komentarz. A ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!